Trenuję od 4 roku życia już. Zaczęłam wtedy chodzić na tańce do Bierutowa, do Pani Jagody. I w sumie nie wiem, czemu akurat na hip-hop i taniec. Po prostu lubiłam to robić, a w sumie wyszło na to, że teraz jest takie bardziej hobby, bardziej na poważnie, a nie takie dla zabawy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pierwsze około 2 lata to po prostu jakieś takie były zabawy głównie. Były jakieś typu naleśniki na materacach, jakieś kółeczka, jakieś takie właśnie tańce w takich kółeczkach i nie było zbytnio takich układów jeszcze. Na poważnie, pierwszy turniej był w 2017 i wystąpiłam w duecie i zajęłyśmy wtedy pierwsze miejsce. No bo byłam bardzo szczęśliwa, pierwszy turniej i pierwsze miejsce od razu. Nie pamiętam aż tak dobrze, ale na pewno pamiętam, jak bardzo się tym cieszyłam, że będę występowała przed tyloma ludźmi. Tak dużo ludzi, że występ, że scena i w ogóle. Był też stres, bo byłam o wiele młodsza, jeszcze nie wiedziałam zbytnio, jak to jest z turniejami, jak to jest w ogóle tańczyć dla publiczności zbytnio. Ale było ogólnie przyjemnie. Bardzo całkiem się skupiłam nawet, ale wyszło dobrze. Ja chciałam dalej tańczyć i uczyć się układów, ale nie sądziłam, żeby to jakoś nie wiadomo co z tego było. Nie chciałam tak bardzo się tym przemęczać, tylko bardziej jako takie o lekkie hobby bardzo. Kiedy przeszłam do starszej grupy, to wtedy już nie było, że jak zapamiętam, to sobie zatańczę. To trzeba było zacząć trenować, bo były trudniejsze układy, były dłuższe o wiele i jakbym tego nie trenowała chociaż trochę w domu, to ja bym albo nie nadrobiła nad grupą, albo bym po prostu ciągle się myliła i bym nie dawała rady i nie byłoby to przyjemne po prostu. Mamy zajęcia w środę i właśnie w piątek. Godzinę i w piątek godzinę 15. Zawsze trenujemy na maksa. Pani Karyna nas mocno ćwiczy. Mamy duży wycisk, zawsze są brzuszki i pajacyki długo. Się obecnie do zawodów, które będą trwały, zaczynały się już od tak naprawdę listopada, więc ruszyliśmy właśnie z nowym sezonem tanecznym. No i na początku, jak zawsze, rozpoczynamy zajęcia takimi zajęciami siłowymi. Żeby tańczyć, trzeba być bardzo mocnym, trzeba być silnym w tym, co się robi, żeby mieć siłę, żeby na przykład 3-4 minuty tańczyć mocno choreografię dynamicznie. I potem właśnie przeszliśmy do takich zajęć właśnie choreograficznych całej formacji, która tutaj z całą grupą już dzieci, które od małego, bo niektóre od małego właśnie już tutaj tańczą. Wcześniej Amela była pod okiem w sumie mojej mamy, trenowała w Bierutowie w młodszej grupie, bo nawykowo mamy taki system z mamą, że mama trenuje te dzieci do 11 roku życia, a ja przejmuję te już dzieciaki, które właśnie są w tej kategorii 12-15 lat i młodzież, która jest powyżej właśnie 15 roku życia. Także aczkolwiek duet, który Amela tańczy z Mają, no to był pod moim okiem i mamy w tamtym roku cały czas, ale w zespole jest tutaj od września. Ale tańczy od małego. Mocno bardzo wspominam, pamiętam też turniej, który był w Złotoryi. To był turniej, kiedy właśnie poznałam Maję. Dosłownie za sceną, to my tam trenowałyśmy sobie obydwie solówki, bo Maja też miała solówkę. I właśnie jakoś tam Maja chyba mi powiedziała, że mi się przesunęła, czy coś takiego. Coś tam zaczęłyśmy gadać i w ogóle, no i się w sumie poznałyśmy. Pamiętam, że była rywalizacja, nie aż taka mocna, bo byłyśmy koleżankami, ale na kilku turniejach czasami ja wygrywałam wyższe miejsce, czasami Maja i jakoś to tak wyszło. No ogólnie to wymaga to całkiem dużo trenowania, by tak się zgrać. Często wychodzi na to, że jedna osoba robi inny ruch, druga osoba drugi, trzeba dojść do tego, jaki ten ruch był wcześniej, jak się tego nauczyłyśmy, kto to zmienił trochę ten ruch, żeby to było takie zsynchronizowane. No ćwiczyłyśmy razem bardzo dużo i udało nam się nawiązywać taki kontakt, że robimy wszystko tak samo.
żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, trzeba było najpierw wziąć udział w eliminacjach, które odbyły się w Krakowie. Eliminacje polegały na takiej zasadzie, że trzeba było nagrać filmik, dziewczyny tańczyły duet, a potem wysłać je tutaj do Krakowa i jury przyznawali punkty. Trzeba było minimum 70 punktów dostać, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata. To było w Anglii, w mieście Telford. Było nagranie naszego duetu i było wysłane tam, pokazywane duety i trio od razu w jednej kategorii i było 40 w sumie wszystkich. I było pokazywane na dużym monitorze do publiczności. Po jakimś czasie mieliśmy przesłane właśnie wyniki. Nie dowiedzieliśmy się tak jakby od razu po tym. Zdobyłyśmy siódme. Siódme miejsce na świecie. Tak? A czwarta jako Polska. Są osoby, które potrzebują rok, żeby być w takiej formie, albo osoby takie 5-6 lat, czyli od małego już zaczynają, mając 5, właśnie 6 lat, to wtedy przeprowadzane są na tańce. No i potem właśnie stopniowo, coraz wyżej, gdzieś tam trafiają do tej takiej grupy właśnie turniejowej. Amra bardzo dobrze sobie radzi, jest na pewno jest zdolna, jest utalentowana i dużo pracy też wkłada w to, co robi. Widać, że też dużo ćwiczy w tym wszystkim, ale też dużo pracy jeszcze przed nią. Nie jest tak, że już jest gdzieś tam, osiągnęła jakieś tam sukcesy i to jest koniec. Jeżeli chce być dobra, ona musi cały czas się w tym rozwijać i nie rezygnować przede wszystkim z tego, co już ma. Ale jest zaangażowaną dziewczynką i bardzo miło mi się, bardzo fajnie z nią pracuje. Czasami jak jedziemy do Oleśnicy, to już jestem zmęczona i wręcz usypiam, ale na tańcach jakoś to się tak pobudzam i już mam siłę w sumie. W piątek kończę później i tak samo później kończę szkołę, dlatego jest zmęczenie, ale to jest przyjemne dalej. Cześć, jestem Amelka i nauczę Was kilku ruchów tanecznych. A więc najpierw ręce dajemy tak, że prawa jest zgięta, a lewa prosto, po prostu tak o. I prawą nogę dajemy tak do przodu. Po prostu. O tak. I do nas. Tyk. Później zrobimy tak lewą nogą. Tak samo jak z prawą, wcześniej tylko lewą. I od razu robimy taką jakąś falę. Abyśmy coś zagarniali. Wracamy. Wracamy. Teraz prawa noga. I od razu prawa ręka, jakbyśmy to chcieli. Od razu lewa noga do tyłu. Na krzyż.
lewa ręka. Tak. I siodło. Później. Lewa noga w tył. I ręce, tak? Dajemy do nogi. Odrzucamy do nogi i odprowadzamy. Ale wracamy. I jeszcze raz powtórzymy. I mam ręce i noga. Wracam. Fałka. Wracam. Prawa. Lewa. I lewa ręka. Odwrót. No w tym momencie, jak się wracam, to nie przestawiam. Cały czas to tak samo wstawiam. Ręce i lewa.